Papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito, co dziś śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I nie mała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. Suwałki Blues Festival to największa uczta bluesowa w kraju, twierdzi Alicja Andrulewicz, dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury. Właśnie dokonano podsumowania tegorocznej edycji Suwałki Blues Festival. Podczas wspólnego święta muzyki bluesowej organizatorzy przeprowadzili wśród publiki ankietę. Zebrano informacje i opinie od ponad 600 osób. Niewątpliwą lokomotywą promocji tej imprezy jest radiowa trójka, uważają respondenci. Aż 82% ankietowanych uznało ofertę festiwalową za bardzo dobrą, 15% za dobrą. Dostateczną ocenę wystawiło 2%, a złą 1% ankietowanych. Organizację imprezy pytani uznali za bardzo dobrą w 81%, 18% uważa, że jest dobra, a 1% postawiło organizatorom trójkę. Dla 66% ankietowanych była to kolejna wizyta na festiwalu. Żadnej edycji nie opuściło 19%, a 15% było na festiwalowych wydarzeniach po raz pierwszy. Blisko połowa pytanych zapowiedziała czterodniowe uczestnictwo w festiwalu. 28% okroiło swą aktywność do 3 dni. Zaledwie 4% ankietowanych zaplanowało na wspólną zabawę zaledwie jeden dzień. Aż 43% respondentów to mieszkańcy województwa podlaskiego. Festiwal ma jednak również wielu fanów w województwie mazowieckim, warmińsko-mazurskim, ale odległość nie odstrasza, bo w tym roku goście z województw łódzkiego, śląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego stanowili około 15% publiki. Największą grupę fanów suwalskiego bluesa stanowią osoby powyżej 35 roku życia, ale młodsi to aż 29% odbiorców. 62% respondentów to osoby nie mieszkające stale w Suwałkach i okolicy, ale goście. A kogo festiwalowe audytorium chciałoby zobaczyć na suwalskich scenach? Król jest jeden. Eric Clapton. Ale serca festiwalowej publiczności mają też apetyt na wspomnień czar. Marzy się im return Joe Bonamassy, Organka czy Glenna Hughesa. Tymczasem prezydent Renkiewicz zapowiada ewolucję i ogłasza, że 13. edycja festiwalu odbędzie się w dniach od 9 do 12 lipca 2020 roku. Na temat gości nie puszcza pary z ust.